Dzień dobry. Witam w telewizji na żywo. Dzisiaj o bardzo trudnym temacie, jakim jest poczucie winy, obwinianie samego siebie. Wyjaśnię skąd bierze się poczucie winy. Pokażę dlaczego używamy poczucia winy, jak, jakie co nam daje poczucie winy, ale co najważniejsze, jak zacząć żyć bez poczucia Winy? Dlatego zapraszam serdecznie. Zaczniemy od tego, jak najczęściej poczucie winy się przejawia. Czyli poczucie winy właśnie zakłada czyjąś winę, tylko winę w rozumieniu rozumu. Czyli gdybym zrobił inaczej, to moja wina. Rozczarowałam, zawiodłem, jestem chodzącą porażką, nic nie umiem dobrze zrobić. I wszystkie inne takie słowa zakładają, że to jest moja wina, że coś się wydarzyło. Naprawdę, w mojej pracy jest bardzo trudno pokazać. Że wina jest iluzją, a wina jest bardzo mocno zaszczepiona w nas od dziecka, ale też poprzez e, istniejące prawo. Paradoksalnie, to, że jest wina, daje nam poczucie kontroli. Dlatego ta wina jest tak mocna. I trudno sobie wyobrazić, że wina jest iluzją. To znaczy, nie istnieje coś takiego jak wina, a zaraz pokażę, co istnieje. Decyzja. Wybór. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby uświadomić sobie, że wina. Jest formą, którą wymyślił człowiek w momencie, kiedy coś dzieje się inaczej, niż on chciał. Ale równie dobrze można zamiast wina powiedzieć decyzja, wybór, i wtedy to brzmi zupełnie inaczej bez konotacji, o której będę jeszcze mówić, że za winą idzie kara. To jest też bardzo ważne, za winą idzie skazanie. Za winą idzie oskarżenie. Więc bardzo trudno się żyje człowiekowi, który wierzy we własną winę, bo zaraz chodzi właśnie w te wszystkie rzeczy związane z Karą, skazaniem pokutą. To naprawdę wszystko jest w jednym worku, więc jeśli wierzymy w winę, to niestety możemy spędzić życie nosząc łosienicę. To jest, wiem, że nie wszyscy wiedzą, więc wytłumaczę. Łosienica to jest specjalne ubranie, które się zakładało po to, żeby bolało. Bo właśnie łosienica była bardzo związana z, z przekręceniem przez katolicyzm głównie słów miłości i powstało powstała wina, czyli grze wina. Podobne. Dlatego podstawową rzeczą jest uświadomić sobie, że wina jest iluzją, jest wymysłem. Natomiast to, co istnieje na fakta, co istnieje w rzeczywistości, to jest wybór. I teraz, jeśli wierzymy, że istnieje wina, to niestety to działa tak, że skupiamy się na winie i wzniecamy pożar tam, gdzie go nie ma, zamiast zająć się tym pożarem, który naprawdę istnieje. Podam przykład z mojego życia. Bo też chcę podkreślić, że ja żyłam w poczuciu winy, winy wiele, wiele lat. Wszystko, wszystko, co uczę, to uczę na zasadzie, że ja tam byłam i nauczyłam się żyć inaczej, ale poprzez akceptację tego, gdzie byłam, a nie poprzez zmianę myślenia. Czyli mój przykład dotyczy mojego kota, który, którego za zaszczepić. I wcześniej pani doktor powiedziała, żeby raczej go y, za wcześnie nie szczepić, a ja potem go zaszczepiłam, bo bałam się, że jeśli mi się zgubi, to zachoruję y, i umrze. tak? I potem zaszczepiłam. Potem kot miał, faktycznie miał ogromne powikłania po tej szczepionce i tak naprawdę chorował do końca życia. Poczucie winy gwarantowane. No bo przecież gdybym była niego nie zaszczepiła, gdybym posłuchała tej lekarki. Tak? Dzisiaj wiem, że zrobiłam to z ogromnego straszenia się, ale wtedy taka byłam. Natomiast poczucie winy ja bardzo długo żyłam w tym poczuciu winy właśnie. Tego typu myślenie, że trzeba go było nie zaszczepić, gdybym była i tak dalej, i tak dalej. Obwiniałam się o jego śmierć, bo w końcu tak to się skończyło. A i tamten pożar, to poczucie winy naprawdę zżerało mnie od środka. Dopiero uzdrowiłam to, idąc do prawdziwego pożaru, jakim był chory kot. Ktoś, kogo kocham, choruje. Jeśli teraz potraficie wtłoczyć, to czujecie ciągle we mnie te uczucia bólu, bo ja, ja je mam, tylko ja je akceptuję. I dopiero kiedy poszłam do uczuć bólu, takich jak brak siły, żeby sprawić, żeby przestał chorować, brak wolności wyboru, że jego ciało jest w takim stanie, jakim jest, brak możliwości podzielenia się ze sobą zdrowotem, brak bliskości ze sobą w związku z tym, to dopiero. Przyszedł spokój i dzisiaj bardzo spokojnie mogę mówić o moim baranku, a naprawdę jeszcze pół roku temu e, te uczucia były nieuzdrowione, i było tam jeszcze bardzo, bardzo dużo żalu żalu. Bo poczucie winy wczes... wyszło z tego poczucia winy trochę wcześniej. Natomiast uczucia e, bólu są czymś, czego. Nauczyliśmy się uciekać, i jesteśmy w tym naprawdę mocno wyszkoleni, więc takie pójście do uczuć bólu, czyli ok, odstawię na moment poczucie winy, odstawię, to znaczy tak naprawdę w tym momencie jest bez znaczenia, co sprawiło, że mój kot choruje. Jedyne co istnieje, to to, że on choruje. To jest podstawa wyjścia z poczucia winy. Naprawdę, jeśli wywrócisz się na skórce od banana, to jedyne, co jest ważne w tym momencie, to zająć się bólem. A nie tym, kto wrzucił tą skórkę od banana. Ile razy mam e, właśnie na sesjach osoby, które są w poczuciu winy. Trzeba było tego nie robić, po co ja to zrobiłam? Nie mogę tego więcej powtórzyć, i kręcą się w kółko. A jedyne uzdrowienie tematu to jest zobaczyć okej, okay, no podjęłam decyzję gdzie jestem? Co mnie boli w tej sytuacji? Dlatego, jeśli. Ktoś uświadamia sobie uczucia bólu. Ale też uczucie obfitości, wtedy żyje świadomie. To znaczy, to znaczy świadomie, to znaczy bez mechanizmów rozumowych, bez iluzji. Bez takich iluzji, właśnie jaką jest poczucie winy. A poczucie winy naprawdę y, może doprowadzić człowieka do takiego poziomu oddzielenia się od siebie, że może nawet wywołać myśli samobójcze, a na pewno jakość życia jest bardzo mocno zawurzona. Ale dlaczego my się trzymamy tego poczucia winy? E, dlaczego w ogóle idziemy za tym, że wina istnieje? Ponieważ właśnie wina daje złudne poczucie kontroli. Bo jeśli to moja wina, to mogę to naprawić. A życie działa troszkę inaczej. Ludzie. Ech, mm. To, co rozum próbuje nam sprzedać, nam ludziom, to jest właśnie, że możemy w 100% kontrolować rzeczywistość. To znaczy, że gdy będę wybierać tylko dobrze, to nie będzie złych konsekwencji, czyli ból. To jest totalna iluzja. To jest. Tak jak wierzyć, że zawsze wyjdę na dwór z parasolem, kiedy będzie padać. Naprawdę życie dostarcza nam, ludziom, bezradności. Uczucia bólu pojawiają się w relacji ja ze sobą. I jest to ziemskie prawo. Co to znaczy ziemskie prawo? To znaczy, że dotyczy każdego człowieka tak samo. Jeśli włożysz rękę pod wodę, będzie mokra. Kropka. Jeśli czegoś chcesz, a jeśli czegoś chcesz i życie ci to dostarcza, czujesz uczucia obfitości. Jeśli czegoś chcesz, a widzisz brak możliwości, będziesz czuć uczucia bólu. Tak, tak jak uderzysz się o stół, poczujesz ból. To samo dotyczy uczuć bólu. Tylko chodzi o to, żeby odróżnić uczucia bólu od cierpienia. Poczucie winy jest cierpieniem. Jest sposobem myślenia, w którym można siedzieć całe życie, a dawać się zabić. A uczucie bólu pojawia się na chwilę. Chodzi o to, żeby je poczuć i zaakceptować w tym, że tak się czuje. Może czasami, jeżeli to są takie uczucia bólu związane z chorobą czy śmiercią kogoś, kogo kochamy, to one mogą trwać nawet do końca życia, ale akceptacja tych uczuć sprawia, że ja czuję spokój. Tam nie ma cierpienia, jest tylko taka świadomość, że kiedy przypomnę sobie o baranku, to poczuję ten brak wolności wyboru na zasadzie, że nadal chcę się podzielić jego obecnością. Pewnie do końca życia będę się chciała podzielić z nim, a, ze sobą jego obecnością, więc będę czuła brak wolności wyboru, ale, ale ja go akceptuję. I naprawdę każdy ból można zaakceptować. Każde. Cierpienie może nas szarpać do końca życia. Ból można zaakceptować. To, co jest trudne, to odróżnić jedno od drugiego, i to jest to, czego uczę, i to jest właśnie to, co, czego chcę nauczyć. Bo uczucia bólu to jest takie. E... Moja koleżanka zawsze się śmieje, że ja takie dziwne prezenty rozdaję, właśnie takie jak uczucia bólu. Bo dla mnie uczucia bólu są pięknem człowieczeństwa. No bo dlaczego mnie boli brak baranka? No bo ja go kochałam. Dlaczego nas boli bezradność? Bo czegoś chcemy, bo nam zależy. Naprawdę ta kampania teraz, że ważniejsze jest, żeby inni myśleli, że mi nie zależy, niż dążenie, żeby podzielić się ze sobą tym, czego chcę, jest dla mnie zadziwiająca. Naprawdę, zadziwiająca. Ale tak jest, faktycznie taka jest teraz tendencja. No i teraz dalej. Jeżeli jest wina, no to pojawia się kara, no bo rozum jest przyczynowo-skutkowy i też bardzo, bardzo dużo ludzi uważa, że właśnie poczucie winy daje im takie złudne poczucie, że będzie kara, odbędę karę i będzie mi wybaczony. A działa to troszkę inaczej, bo jeśli wierzycie w karę, to uruchamiacie mechanizmy karania siebie i to poczucie winy zaczyna się obracać przeciwko nam. Tak naprawdę, te, to poczucie winy, jeśli w nie wierzymy, to rozum zawsze znajdzie powód, żeby powiedzieć, że kara nie została jeszcze odbyta, i, i naprawdę. To, co można wymyślić, żeby siebie ukarać, jest też niesamowite, i mnóstwo mam takich przykładów w swoim życiu i w życiu innych. A karanie siebie to już naprawdę jest ogromny zapotaż samego siebie i niszczenie radości życia. Dlatego ta, ta przyczynowo-skutkowość, czyli jeśli jestem w poczuciu winny, to w jakiś tam sposób się każe. No to warto też zauważyć. W jaki sposób można zobaczyć, że ten mechanizm wina kara jest dla nas atrakcyjny? Można to zobaczyć na zasadzie właśnie, by uświadomić, wyobrazić sobie, że, że właśnie siedzę jako oskarżony na sali i spróbować wstać z tego krzesła. Naprawdę, jeśli macie poczucie winy i wierzycie w karę, to będzie Wam trudno z tego krzesła wstać, ale chodzi o to, żeby zobaczyć, jaka myśl powoduje, że ja chcę wierzyć w winę i karę, ponieważ rozum nigdy nie robi coś poza nami. Rozum tworzy iluzję, która wibruje atrakcyjnością, ale my wybieramy tę atrakcyjność, że wolimy wierzyć w winę zamiast świadomić sobie, co czuję, kiedy mój kot choruje. A to, co czujesz, czujesz swoim sercem. Tam wchodzi natychmiast miłość i natychmiast jest to uzdrawiane. Przeżył to, przeżyłam to ja wielokrotnie i każda osoba, która dotarła ze mną do uczuć bólu. No i idziemy dalej, ponieważ rozum jest bardzo twórczy. No bo jeśli jest wina i jest kara, no to oczywiście zaczynamy wierzyć, że trudne rzeczy, które przydarzają się w naszym życiu, to jest właśnie gdzieś nasza wina i jesteśmy karani przez Boga, życie, los, wszechświat. To jest totalna iluzja, totalna, ale właśnie czas, czasami wydaje nam się, że lepiej w coś takiego wierzyć, niż uświadomić sobie. Że to my przyciągamy do naszego życia różne rzeczy i my odpowiadamy za to, jak nasze życie wygląda. Jeśli wierzymy w poczucie winy, to wierzymy w karę i zaczynamy sami siebie karać. I wtedy kreujemy rzeczywistość z miejsca, które się nazywa, chce się ukarać. No i to się dzieje, bo to też jest ziemskie prawo. Siła przyciągania to jest ziemskie prawo. Przyciągam do tego. Uważaj, o czym marzysz, uważaj, czego sobie życzysz, bo może się spełnić. I ja tego doświadczyłam, naprawdę y, latami nienawidziłam siebie i przyciągnęłam do swojego życia bardzo dużo rzeczy, które ludzie uważają, że za najgorsze na świecie, ale od czasu, kiedy właśnie bardzo świadomy docieram do uczuć bólu, to się wszystko uzdrawia i ta siła przyciągania teraz w moim życiu zaczyna wyglądać w Inaczej, bo naprawdę wszystko można uzdrowić poprzez miłość do siebie, a jedyny sposób, w jaki można wejść w tę miłość do siebie, to jest poprzez świadomość uczuć. Drugi jest tyle inne ludzi. Sposób jest jeden, ponieważ jest to ziemskie prawo. I teraz tak, jeśli bierzemy właśnie winę, karę, no to Zaczynamy też wierzyć w coś takiego jak przebaczenie czy wybaczenie, co jest kolejną iluzją. Czyli jeśli odbędę tą swoją karę, to właśnie ta wina zostanie przebaczona. No i znowu spędzamy czas na odbywanie winy, odbywanie kary i czekamy na to przebaczenie, tylko to przebaczenie może przyjść tylko od nas samych, a my nie chcemy tego zrobić. Gdzieś tam w podświadomości jest przekonanie, że ta, ta kara to ciągle za mało, bo jeżeli ktoś już wierzy w to poczucie winy, to, to jest taka pętla. I zawsze, zawsze ta osoba znajdzie sposób, żeby stwierdzić, że nie, to jeszcze jest za mało, żeby, żeby przebaczyć. I to znowu przebaczyć jest iluzją, radykalne wybaczenie to jest rozumowe podejście do tematu. Miłość kocha takie, jakie jest, więc miłość kocha nas w każdej decyzji. I miłość widzi, że podjęliśmy decyzję. Jeżeli ktoś wierzy w winę, to wierzy też, że, że, e, że to trze trzeba właśnie ukarać, a potem wybaczyć i się jeszcze wywyższać. Ja I tak wybaczam. Przecież ja ci teraz wybaczam. A miłość mówi zawsze Cię kochałem. W momencie, kiedy podejmowałeś tę decyzję też, nawet jeśli ta decyzja oznacza, że mi jest teraz trudniej, to ja nadal Ciebie kocham, jeśli akceptuję uczucia bólu. Obwijanie innych, obwijanie siebie wynika wyłącznie z braku miłości do siebie. Do siebie. Ale kiedy odmawiasz sobie miłości, odmawiasz innym miłości. To nie jest tak, że kochać bliźniego swego, jak Siebie samego, tylko kiedy kochasz siebie miłością bezwarunkową, kochasz każdego człowieka na Ziemi miłością bezwarunkową. Natomiast siła przyciągania działa na zasadzie uczucia bliskości. To znaczy, ja mogę powiedzieć, że absolutnie akceptuję wszystkich ludzi na Ziemi, ale chcę przebywać z tymi, z którymi chcę się podzielić bliskością. O no, takie podsumowanie, też właśnie, że przebaczenie jest iluzją. Czyli podsumowując, wina jest iluzją, którą, jeśli uwierzysz, to zaczynasz uprawiać karanie siebie. I samoograniczanie. Istnieje decyzja. Jeśli jesteś osobą, która żyje w poczuciu winy, to zrób teraz takie ćwiczenie. Uświadom sobie, w jakim aspekcie masz poczucie winy. Czyli ja wrócę do mojego kota. Zaszczepiłam go za wcześnie. Czyli chodzi o to, żeby to poczucie winy zamienić na fakt. Czy zaszczepiłam mojego kota w momencie, kiedy jego ciało jego ciało brakowało jeszcze pełnej odporności? Takie są fakty. I teraz mogę siedzieć w tym to moja wina, że on choruje, uwierzyć, że to w ogóle ja mam taką moc, tak? E, bo to jest kolejny aspekt, że to daje nam to poczucie kontroli, że to moja wina, czy ja mam taką moc, e, czyli zamiast to moja wina, no to zobaczyć, okej. Okay, Podjęłam taką decyzję, rozumiem z jakiego miejsca ją podjęłam, albo nie rozumiem z jakiego miejsca ją podjęłam. To naprawdę jest bez znaczenia w kontekście uczuć. Mój kot choruje, a ja chcę, żeby był zdrowy. No i ponieważ mam teraz kota, który choruje i chcę, żeby był zdrowy, to znowu, jeśli potrafisz poczuć, poczujesz ze mną te uczucia bólu. Ale to, Naprawdę w momencie, kiedy czuję i akceptuję uczucia bólu, pojawia się uczucie obfitości, które się nazywa spokój. A wtedy pojawia się też uczucie obfitości, które się nazywa siła, czyli ja i bliskość. Czyli ja chcę podzielić się sama ze sobą swoją siłą, żeby zadbać o mojego kota, który choruje, pojechać do weterynarza, dać mu lekarstwo. Posprzątać podłogę, kiedy wymiotuje. Ja to robię w uczuciu bliskości ze sobą, z nim. Ale jednocześnie w świadomości, że boli mnie, bo chcę, żeby był zdrowy, żeby był wesoły. A jest smutny czasem. Widać po nim, że go boli. Eee, I to samo było z poprzednim fotem, tak? I to, co teraz my boli, to, to, to brak możliwości, żeby przeżyć z barankiem właśnie taki spokój. I tą bliskość. Bo to poczucie winy oddzieliło mnie od siebie, a wtedy też od niego. Dlatego jedną z podstawowych rzeczy w kontekście uzdrowienia jest partnerstwo ze sobą żeby umieć zbudować partnerstwo ze sobą. czymna jest świadomość właśnie tych wszystkich mechanizmów rozumowych, które oddzielają nas od naszego serca. No i to jest główna domena tym czym się zajmuję. I tak naprawdę warsztaty z partnerstwa, które oferuję, to docelowo to jest partnerstwo z innymi osobami, czy istotami, bo to może być partnerem, może być właśnie z kotem, czy Współpracownikiem czy dzieckiem, ale najpierw potrzebujemy zbudować partnerstwo ze sobą. Także dziękuję za dzisiejszy czas. Za tydzień taksę partnerstwa tematem będzie bliskości. A za trzy tygodnie bardzo serdecznie zapraszam. Będzie sekret siły przyciągań. A